Kultywowanie tradycji pogranicza polsko-czeskiego od zawsze wpisane jest w turystyczne walory regionu. Ludowa muzyka, pasterstwo, rękodzielnictwo stały się wyznacznikiem podejmowanych inicjatyw społecznych i kulturalnych, kształtujących dobrosąsiedzkie stosunki pomiędzy mieszkańcami naszych krajów. Zmieniające się trendy rynkowe, dynamiczny rozwój gospodarczy sprawiają, że miejsca niewielkich niegdyś rodzinnych warsztatów rzemieślniczych coraz częściej zajmują duże przedsiębiorstwa. Czy jednak masowa, w większości zautomatyzowana produkcja sprawi, że tkactwo, ślusarstwo, ręczne wytwarzanie sera i drewnianych zabawek staną się jedynie sentymentalnym hobby dla coraz starszych rzemieślników? A może zapach naturalnej, wyczesywanej pieczołowicie wełny, dotyk drewna zmienianego dłutem w piękną zabawkę, turkot maszyny do szycia czy dźwięk kowadła nie pozwolą na zapomnienie? Dlaczego? Dlatego, że dla wielu z nas nadal życie tradycją jest komponowane. Już od 15 lat mamy małą firmę, która zajmuje się tym rzemiosłem od roku 2015. Staramy się o to, aby klienci, którzy przychodzą i nas odwiedzają, byli zadowoleni i abyśmy spełniali ich wymagania i życzenia w jak najlepszy sposób. Jak najlepiej to umiemy. K tomuto rzemeslu mnie przywedła taka. Moje pierwotne plany były związane z inżynierią maszyn, ale w związku z niedostateczną liczbą miejsc zostałem zmuszony do zajmowania się kowalstwem. Wierzę, że w nadchodzących latach nasza firma będzie się rozwijać i będziemy kontynuować działalność w tejże dziedzinie. Dalej rozwijać, a będziemy pokraczować w tomto oboru. Snažíme se vyhovět zákazníkům, sprostať očekiváním našich klientů. Vykonujeme všechny zamluvení našich klientů. Různí, děláme pro různé firmy. Máme různých klientů. Vykonujeme zamluvení dla různých firm, kostelů, dvorků a takže zamluvení publické. I staráme se, aby všichni byli zadovoleni. Spokojení, jak je to jen možné. Byłbym velice rád, gdyby toto rzemesło po mnie. Byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby ktoś przejął po mnie moje rzemiosło. Mój syn jeszcze studiuje. Zobaczymy, czy będzie chciał wykonywać to, co ja. Jeśli k tomu bude mieć wstach, nebo nebude, zatím nemohu říct.